prawie 3 Ostatnie twoje słowo w tym życiu. Wielki Albert nigdy nie odzywał. Słuchajcie, jest mikrofon, proszę, żeby tam to będzie to na plato. Bo wojna to może dzisiaj przyjemność dla oglądających i dla wykonawców, ale w rzeczywistości jest to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie, także pod względem psychologicznym i religijnym, nie ma co ukrywać. Każda ze stron była motywowana w sposób religijny. Każdy wierzył, że ich Bóg lub bogowie prowadzą do wojny. Z tamtej strony nadszedł chrobry ze swoim wojskiem. Z drugiej bardzo dziwny sojusz. Ruszyliśmy tu, słuchać ładniej, tam się spotkać z nami na rozwidleniu dróg. Bo tam wydarzyła się rzecz bardzo ważna. Doszło do zawarcia sojuszu bardzo dziwnego między chrześcijańskimi wojskami cesarza niemieckiego, a pogańskimi wieletami. Wieleci wyprowadzili świętą chorągię ze swojego, czyli stanicę pod Słowiańską. Ktoś to kontroluje tam? Wyprowadzili swoją stanicę ze świątyni, która była wynoszona wyłącznie na czas wojny przez pieszego wojownika. Ten pieszy wojownik z łaciny zwany prima pilariusem, czyli pierwszym włócznikiem, był kimś, kto niósł nie tylko obraz Boga, ale dom Boga. W tym wypadku jeden ze słowiańskich bogów zamieszkał w stanicy i przeprowadził swoje wojsko na pole walki. Po drodze niemieccy sojusznicy przypadkiem, podobno, chociaż im nigdy wierzyć nie można, ugodzili ten wizerunek oszczepem. Wieleci chcieli się wycofać. Niemcy w obawie przed utratą sojuszników wykupili się srebrem. W ten sposób cały ten sojusz doszedł na polu walki. A tutaj z kolei wzorem, który znamy ze Szczecina, mówię o opisach historycznych, ze Szczecina, z wieleckiej Radogoszczy i rugiańskiej Arkony, wróżba z konia. Przy świątyniach, przy kompleksach świątynnych trzymane były konie różnej maści. W Szczecinie był to koń maści czarnej, w Arkonie białej i siwej jakiś w Radogoszczy. Tam
układano włócznie na ziemię w różnych konstelacjach. 9, 6 lub 3 włócznie. Mamy czarnego konia i 9 włóczni. Tutaj specjalny opiekun, specjalny kapłan, który jako jedyny mógł tego konia dotykać. Ponadto nikt nie mógł go tknąć, bo na nim nocami sam Bóg jeździł, w tym wypadku Trzygłów. Bronił swoich ziem, czego dowodem było to, że rano w stajni koń był cały spieniony. I tylko ten specjalny kapłan miał prawo go dotykać, ale nigdy na nim siadać. Koń ten nie znał pracy ani jeźdźca ponad trzy głowa. Na ziemi ułożono włócznie 9 i kapłan przeprowadza konia po trzykroć przez te ułożone włócznie w odległości łokcia. Łokieć to odległość od łokcia do dłoni. W odległości łokcia jedna od drugiej. Jeśli koń poroztrącał włócznie w jednym wypadku, a w innym przeszedł lewą nogą, wróżba była negatywna. Wtedy oni decydowali, że utracili opiekę boską i nie podejmowali przedsięwzięcia. Wróżba pomyśla, będzie wojna, powtórzmy wróżbę 3 razy. Sędzia nie widział, powtórzmy raz jeszcze. Gdy teraz wróżba będzie pomyślna, przed nami już tylko zniszczenie i śmierć. Wróżba pomyślna, będzie wojna! Rytuały ofiarne i wyrocznie dopełniły się. Teraz obie armie szykują się do starcia, szykują szyki bojowe. Po jednej stronie ścianę ustawiona linia. Po drugiej decydują jeszcze, co zrobić. Jaki manewr, jaką taktykę zastosować. No i naprzód! Jeszcze raz!
Westeros! Długa broń idzie na boki! Nie zostajecie po środkach, bo oni nas zamykają! Albo jest zmutowany, albo się wydarzy. Most of Fred Vermindic. Oczy trochę naprzód, zróbcie tutaj linię przede mną, proszę. Lino! Pojdźmy! Teraz si dobra stać. Gotowy! Do ataku! Tak. No, zdążyłem.
Zygmunt! Musisz zostać sam! Co? A. Norbi! Norbi! Co to Norbi? Ale to wtedy było na zawsze. Tak, tak.